Na Suwalszczyźnie, tak jak w całym kraju, królują dziś walentynki. Symbole święta zakochanych widać niemal na każdym kroku. Kwiaciarnie są pełne czerwonych róż, witryny sklepów ozdabiają serduszka. Zakochani wyznają sobie miłość i obdarowują się prezentami. Chociaż to święto przywędrowało z zachodu, zakorzeniło się w polskiej tradycji. Ma ono zarówno swoich fanów, jak i zaciekłych przeciwników. Krytycy walentynkom zarzucają przede wszystkim komercję. Zakochani zwolennicy obdarowują się upominkami, organizują romantyczne wieczory i wspólne wyjścia do kina. Walentynki to coś szczególnego. Można dać prezent, jakiś wyrazić swoje uczucia drugiej połówce. Jest to święto zakochanych. No, można spotkać się z osobą, którą się kocha, jakiś miły prezent dać. Wyjątkowego jest to, że w walentynkach się wyznaje uczucie swojej osobie ukochanej. Oj, chyba to, że można je spędzać z najbliższymi, z ukochaną osobą. Taki dzień, w którym nawet osoby, które nie okazują sobie czułości codziennie, nie są tacy otwarci, wysilają się i zbywają się na jakiś gest. Cały ten dzień jest wyjątkowy. To, że można też spotkać jakąś osobę, która jest wolna gdzieś na imprezie czy coś. Wydaje mi się, że to święto, które jest nie tylko dla zakochanych. Można być walentynką dla siostry, dla brata, dla przyjaciela, przyjaciółki. Uczuciem do drugiej osoby. Ale wracając do walentynek, to jest takie komercyjne święto. Ja kupiłam misia i cukierka, znaczy lizaka, z serduszkiem. Coś może, jakiś spacer wieczorem z chłopakiem. Romantyczny. Kolacja z mężem. Z mężem razem zabieramy nasze córki na kolację walentynkową, bo niestety mąż ma 3 kobiety w domu, także trzeba sprawiedliwie podzielić, tak, uczucie? Zamierzam iść do kina ze swoją drugą połówką. Coś związanego, z jakimiś serduszkami, jakieś coś. Parą właśnie, jakieś zdjęcia, misiaczki. To akurat jest ciężki temat, bo zawsze mamy jakiś z tym problem. Ale nie chcemy zdradzać na razie tego. Żeby nikt jeszcze się nie dowiedział, bo to by być niespodzianka.